prawa sypiany. Prawa sypiany. No i zaś my są na rowerze. Krzyż. A ona gdzie się straciła? Jakaś polazła. Ciepło, znowu na plaży by można było. Na plaży. Daś torpedownia widać. Krzoki, drugo torpedownia i Zatoka Pucko. No już cię kameruję. Dobrze. Jak wychodziłeś też trochę. Jesteśmy na Wydmach w Helu, rezerwat przyrody. Wydmy. Zrób mi zdjęcie, ja się tu położę. Jadymy przez Jurata. Zaś do Helu. 17 sierpnia 2012. Jutro trzeba się brać już tu chałupie. W Juracie same wille, same apartamenty. Nie do zwykłych szaroków, nie do bogaczy z Warszawy. No i przede wszystkim do tego wielkiego bogacza numer jeden, gdzie nie można wleźć. Nie będę mówił, o kogo chodzi, bo i tak wszyscy wiedzą. Trasa Jurata Hel. Porównywalno do wiślanej trasy rowerowej. Kajsi między Juratą a Helem. My są przy przejeździe kolejowym. Chłop się na nas gapi, jak nie wiadomo na co. Pięknie, pięknie, pięknie. Aż żal odjeżdżać. Czysto woda. Jak na Błękitnej Lagunie.
Coś to jest, ale nie wiem co. To jest za niskie. Jakiś właz. Ale on mi pomachał. Pomachał mi do kamery. Tereny wojskowe. Teraz możesz po terenach wojskowych chodzić. To nie jest komuna. Tam jest przejazd. To jest na wojnę. To obroniało Gdańsk i Gdynię. Ale to nie popatrz, jak zdemontowanie. To my są dokładnie tu w tym miejscu. To nie jest jakieś wyremontowanie. Idziemy pooglądać. Dokładnie w tym miejscu półwyspu jesteśmy, tam gdzie ta duża czerwona kula. Fajny ten wilczek, fajny. No. Schron. Nie wiem, jak to zimę. I zakończył się to też wyjrzane. A to ma parę, to jest taśmy przy stronie, to nie rozumiem. Po co to taśmy są? Zobacz. Chyba się tam nie zapadnie. Te, tam coś widać, popatrz. No właśnie widzę. Taki wębus.
A, tu było szczelanko. Ja ci się kręcę. A, to była jakaś szczelnica. Węgiel. Oni wiedzieli, że tutaj ludzie z Górnego Śląska pojadą. Jesteśmy na drugiej stronie Półwyspu Helskiego od strony morza. Tam jest droga na Hel, do Helu. Jakieś przejście pod wydmą. Zamkniemy to. Stron numer 2. To są wszystko zabytki. Mam bajtary, dobra. Drzwi. Poświeć tam. Ładnie, bo tam mokry. Nie zajdzie taka izba jak tam. No, to jest to samo. Wody zbieru. Wentylacyjny, no. No się to zamknął. Wow, fio, nie, tego nie. Dobra, idziemy do tego filmu. Jakiego drugiego? Tam. Być też to muszą. Po krótkiej konsultacji z innym rowerzystą jademy niebieskim szlakiem na Hel. O, takim Eleksi tu jeżdżą. Tam był płot. To jest droga w stronę Juraty. A te mury są aż tam. To były pewnie okopy. Fajne, nie? Jak w górach na Pilsku. No. Ale kosodrzewina jest tylko tam. Ale może być na. Cicho. Filmuj to, Robert. Tereny wojskowe tu są. Jesteśmy na terenach wojskowych, gdzie wstęp był zbroniony.
Ale są szlaki, to można chodzić. Ale szlaki są... Pierdolniki. Zęby smoka. A my jademy do Twierdzy Duńskiej. Bateria duńska na helu. Tam na dole. A ja mam grzyba. Jakiego ładnego. No widzę właśnie. Muszę matkę sfotografować. Pierunie, tu jest korytarzy. Co? Korytarzy dużo. Ja tam nie jestem. A, nie ma. Się... Woda tu jest. Dalej się nie idzie? No nie ma, kończy się. Co? Kończy się, nie ma więcej korytarzy. Zaśmy wleźli gdzieś do bunkra. Ja sobie muszę bryle ściepać. Trzeba poświecić kamerą. O pierunie, jak w kopalni. No. Kapy, nogi, jak w kopalni. I oczywiście syf. Daś kapy. O, ślepy zaułek. A tam to słynne co je? Same kapy i dzięki. Tron. O. To jest dość duża. Łorna. Do schronu DPL. Strzałka. Ruły. Bunkra. Ja, to była kanalizacja, bo śmierdzi. Pokaż, co tutaj leży. Jakaś szafka w bunkrze. A tam co ja? Rękawice jakieś, szczotki, kabel jakiś dostaje. Powerade. O, a. Tu chyba łączność była. No. I oczywiście ubikacja, to jest coś. Jakiś napis na stronie. I wyłażymy z bunkra. No chyba tego na stronę słowa nie wiem na internecie. Przykro mi, ale to się nagrało. Co? Jak aj my wyszli? Z drugiej strony. A, z drugiej strony my wyleźli. Tam byliśmy. Jeszcze dwa może, drugi będzie. Numer jeden jeszcze. Grupa rekonstrukcyjna.
Na niebieskim gdzie prowadzi, tam jest niebieski. A tam tu... Krew i zwłoki są elementami konstrukcji. Co? Fajnie. Co fajnie? Italia, Sassungolta. Ja mam kieszeni. A to robię nie tam, tak? Plaża w Helu. Flagi alianckie. Polska, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Ale brakuje jeszcze Związku Radzieckiego. Tu było działo przeciwlotnicze. Wody nie będę dawać, jest tam dało. To jest skóra. Są tak zmarzone, żeby się przydało. Ło pierunie, tam je głęboko. Widać, gdzie się kończy zatoka, a gdzie jest morze. Tam widać statki i Gdańsk. Działo przeciwlotnicze. Widok na port w Helu. Tam zaś tramwaj stoi. Tym my wczoraj płynęli. Obrócone. Działo przeciwlotnicze 180 stopni. Strzelało do samolotów i do statków.
tam dojdziesz do tego. W tym korytarzu. Dobra, no czekaj, się nie poli. No to idź, jakby. Kolejny bunkier. Tam jest wieża radiowa. Idziemy dalej. Idzie kolejny pas. Idziemy obejrzeć, co tutaj jest. W tym bunkrze. O pierunie, to są schody. Na sam dół. Woda się tu leje? Ja? Smród piorunowy. Wyłażymy z powrotem. Ha, lokajki teraz się idzie. Na pewno nie tu. A, tu światło bije. Jedynie na stronę. No, piorunowy. Są my w porcie helskim. Już jest Zatoka Pucko i morze i Zatoka Gdańska. Cały czas jademy na rowerze.
No to co? Trasa rowerowa w okolicach Juraty. Z Helu się jedzie z górki. Czysta woda Zatoki Puckiej. Hel zaprasza ponownie. Może kiedyś w przyszłości znów tu przyjedziemy. Żegnamy się z tym miastem. Żegnamy się też z wyprawami rowerowymi po Półwyspie Helskim. Naprawdę było fajnie. Szkoda tylko, że nie można było zabrać własnego roweru. Ale te z wypożyczalni jeszcze nie były takie złe. Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia. Normalne. Nie widziałeś przejazdu? I tam jedziesz. Wąskotorówka koło Zatoki Puckiej. Gdzieś między Helem a Juratą. Wąskotorówka. Zatoka Pucka, a tam tereny wojskowe, koszary. Tak za jasnym też bym się wychodzi. Morze, nasze morze, będziemy siebie wiernie strzec, wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Ostatni zachód słońca, a właściwie jego końcówka nad Bałtykiem. No przyciskała coś.
sytuacja się nie zepsuła. O, teraz to pięknie wygląda. Rewelacja. Rewelacja to wygląda. Ale patrzę tu. Ostatnia kąpiel w Bałtyku. Bunkier. Morze, nasze morze, widziane już po raz ostatni. Droga do ośrodka i szlabany na torach na przejeździe. Kumory gryzą. No. Tam jest Zatoka Pucka. Katowice.